Cześć, mamy 28 kwietnia, jest godzina 9 rano, jesteśmy w Kawalią, będziemy robić wyjazd na lody. Wybaczcie mi, mogę źle wypowiadać nazwę, nie jestem Francuzem. I jest ze mną Piotrek. Piotrek, przywitaj się. Cześć. Tak, Piotrek dziś będzie moim senseiem, instruktorem. Zaprosił mnie tutaj, żebyśmy razem sobie w sobotę aktywnie spędzili czas. I zobaczymy, czy to jest trudne. Zaraz wam opowiem, jak to wygląda. Wziąłem ze sobą telefon, to będzie vlog z telefonu, ponieważ szkoda by było upuścić z wysoka kamerę lub aparat. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Także jedziemy. Dobra, doszliśmy na miejsce. Muszę wam powiedzieć, że jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony do wysokości, może się wystraszyć z samego tego startu. Ja uważam, że to jest fajna próba i fajny zastrzyk adrenaliny. Zobaczymy, jak to wychodzi. Piotrek już zaczyna się przygotowywać i nagramy, jak on wchodzi, a potem schowam kamerę, żeby mi nie wypadła i spróbuję zejść sam. Potem, jak mi się uda gdzieś przypiąć, to wam pokażę, jak to wygląda już bezpośrednio na ściance. Dobra, no to idziemy. Ktoś przypadkowo chyba się tak rozpędził, że kuli zapomniał na linę. Cały mu ciężar na jednym pasku, co? Uważaj, bo rypnie! Mama nosiłaś mnie 9 miesięcy, ale ja nic nie robię, żeby tak szybko skończyć. Nie, nie. Dobra, mogę tak ich tu przepuścić? Nie, nie jest to najlepszy moment, żeby przepuszczać ludzi, nie? Wiesz co, nie, dobrze będzie. Dobre, żeby przeszli obok? W tą stronę jesteśmy na półmetku. Przyszliśmy dołem, wiem, że słabo widać, ale mam nadzieję, że chociaż trochę. A teraz weszliśmy na górę i wchodzimy z powrotem piętro wyżej. To powiedz, skąd się wzięła ta nazwa Via Ferrata? Via od włoskiego droga, ferrata od fer, czyli żelazo. Która to już jest twoja ścieżka? Jakbyś policzył, ile razy w życiu przeszedłeś po takim czymś? Chyba piąta czy szósta Via Ferrata. No i co? Mówisz, że opłaca się wracać, nawet na to samo, nie? Oczywiście. Dobra, może pokażę wam jeszcze widoczki. Nie ma dzisiaj najlepszej pogody, trochę nam mgła tutaj zaszła. Takie mamy mleko, nie ma konkretnego słoneczka. No ale postaram wam się pokazać, jak to mniej więcej wygląda dzisiaj.
Dwie godziny później. Dwie godziny nam zaszło? Tam jest powrotem? No, były jeszcze przerwy na filmowanie, na pogadanie. Z Piotrkiem się znamy stosunkowo niedługo, także musieliśmy się trochę jeszcze tutaj na inne tematy rozwinąć, ale powiem wam, że zajebisty sposób. I nie była to może droga taka jak mojego dziadka do szkoły. Na pewno nieraz wasi dziadkowie wam opowiadali, w jakich to ciężkich zaspach, ile kilometrów szli z buta za wojny do podstawówki, ale naprawdę polecamy. Na dole przy centrum jest sklep, tak? Nie sklep, tylko wypożyczalnia sprzętu. Jeśli ktoś z was ma ochotę, może koło Office do Turizm spróbować wynająć sobie. No, podejrzewam, że ile? Bo już za cały komplet, żeby wszystko... Chyba 12 euro. Muszę wam powiedzieć, że mi się podobało. Na pewno jeszcze nie jedną z Piotrkiem pewnie opanujemy w przyszłości. Jeszcze nie wiem kiedy, bo oczywiście ja nigdy nie wiem, co będę robił jutro. Ale cieszę się, że mnie Piotrek zaprosił. I tutaj dla widzów piąteczka. Może być taka... Okej, okay, jak będziecie... Dobra, może być żółwik. Jak będziecie chcieli pokonywać Via Ferrata w Kawaniu, dzwońcie do Piotrka, to was oprowadzi. A zrobię ci darmową reklamę. Dobra, idziemy. No i jeszcze tylko schody zostały do pokonania i już będziemy zaraz znowu przy samochodzie. Już mi się marzy zimne cytrynowe piwko, może być nawet bezalkoholowe. Aby tylko już dojść do kurwy. A tak przy okazji to nawet bardzo ładny teren, chociażby żeby tylko przyjść na spacer z rodzinką, nie trzeba wcale tu się wspinać, jak już ktoś bardzo, bardzo nie chce i jest bardzo, bardzo odporny na wysiłek fizyczny czy nawet pracę fizyczną, nie musi tu przychodzić, ale chociażby na spacerek, żeby sobie pochodzić po tych schodkach, bardzo ładnie tu jest w koło, no muszę wam powiedzieć, że jestem miło zaskoczony. I zobaczcie, że nawet w tych miłych okolicznościach przyrody wszystko może się szczęśliwie zakończyć browarem. No właśnie, bardzo celna uwaga. Ale to jest browar uczciwie zdobyty. On nie jest tak za nic po prostu. Tak, to jest zwycięski browar.